Dzień dobry Państwu, reprezentuję Stowarzyszenie Opcja Społeczna z Białegostoku. Chciałem się wypowiedzieć na dosyć znany w Polsce temat dotyczący płacenia podatków przez hipermarkety. Otóż to jest prawdą, że zagraniczne sieci handlowe, hipermarkety w Polsce unikają płacenia podatków. Podatki, które hipermarkety płacą, są znikome. To jest po prostu promil, czyli nawet nie procent, tylko setna procenta. Dzieje się tak dlatego, że wykazują straty w swojej działalności gospodarczej. Te towary, które są kupowane za granicą, a sprzedawane w Polsce, są inaczej księgowane. Są stosowane różnego rodzaju sztuczki prawnicze, korzystanie z rajów podatkowych, wszystkie możliwości, jakie mogą być, żeby ten system podatkowy obejść. I ta sytuacja dokładnie przypomina sytuację, kiedy te kraje, które dzisiaj pobudowały w Polsce te hipermarkety, na przykład Francja, Niemcy, miały swoje kolonie. Francja miała kolonie w Afryce i wtedy budowała faktorie handlowe. To znaczy takie osady, gdzie sprzedawała na tamte czasy, sprzedawała wyroby przemysłowe ze swojego kraju. Dzisiaj to trochę się zmieniło, nie buduje się faktorii handlowych, przynajmniej nie nazywa się to tak, tylko buduje się hipermarkety. I wtedy z metropolii do kolonii, czyli w tym przypadku metropolią jest Francja czy Niemcy, do kolonii, czyli do Polski, przywozi się swoje towary, swoje garnki, tak jak przywozili do swoich kolonii w XIX wieku. Czy jakieś koraliki, czy materiał, sukno do sprzedaży, ubrania, dzisiaj telewizory. Oni to u nas sprzedają, biorą pieniądze i pieniądze te wywożą do Francji, Niemiec, nie płacąc podatków tutaj. I potem jest taka sytuacja, że nie ma na szpitale, nie ma na szkoły, nie ma na stypendia, policja narzeka, że nie ma pieniędzy. Bo normalnie te pieniądze są tutaj zarobione, podatek nie jest zapłacony, jadą te pieniądze wzbogacać tamte kraje, które są właścicielami tych sklepów. Jadą budować tamte kraje. Są po prostu inwestowane we Francji, w Holandii, wszędzie i tam powstają miejsca pracy. A u nas miejsca pracy nie powstają. I to jest system neokolonialny. Żeby to zlikwidować, to po pierwsze nie tylko chodzi o podatki, ale te sieci handlowe powinny być z Polski przy pomocy podatków wyrzucone. Właścicielami wszystkich sklepów w Polsce, przynajmniej takich dużych, powinni być Polacy. Bo dochodzi do dużych nieprawidłowości. Między innymi jeden znajomy mój mówił, bezrobotny, był w urzędzie pracy, zaoferowano mu pracę w Leroyu. To jest supermarket budowlany, hipermarket budowlany. I otrzymał umowę na 6 miesięcy stałą za 800 zł. I te 800 zł pracy w Leroyu pokrywa urząd pracy. Czyli Leroy bierze pod pretekstem stażu człowieka do pracy bezrobotnego, nie płaci mu za to, tylko urząd pracy płaci za 800 zł za bezrobotnego. Ten człowiek pracuje poniżej wartości rynkowej, bo normalnie najniższa pensja jest 1200 zł. Nie ma prawa zrezygnować z tej pracy w ciągu 6 miesięcy, bo zapłaci karę i psuje rynek pracy. Bo jeżeli znajdzie się ktoś, kto pracuje za pensję mniejszą niż 1200 zł, a pracuje za 800, to duży sklep, duża sieć nie będzie zainteresowana szukaniem pracownika, któremu zapłaci 1200-1500, bo ona ma frajera za 800 zł. I ten system jest chory. Na ten system wy pozwalacie w tym kraju. Mało tego, hipermarkety jako sieci zagraniczne, jeżeli przyjmują towar od Polaka, rozmawiałem z osobą, która handlowała meblami z Wikliny, to on oddaje meble do sklepu, ale pieniędzy nie dostanie od razu. Musi poczekać. I najczęściej czeka się dosyć długo, do 6 miesięcy, a nawet do roku. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że polski rząd w Warszawie, a właściwie ludzie z byłego układu komunistycznego, którzy rządzą obecnie w Polsce, pozwalają zagranicznym sklepom niszczyć polskich przedsiębiorców, a tym samym psuć rynek pracy i psuć zakłady pracy. Bo jeżeli Polak wyprodukuje, odda do sprzedaży, a pieniądze otrzyma za pół roku albo dalej, to jest na gorszej sytuacji niż Chińczyk, który do hipermarketu sprzedaje majtki czy jakieś meble, cokolwiek,
to Chińczyk pieniądze od hipermarketu dostaje natychmiast, a Polak musi poczekać. I Polak jest stratny, bo jeżeli dokona sprzedaży, to musi opłacić pracowników w tym czasie, zapłacić podatki. Po prostu to jest system neokolonialny i wy jako młodzi ludzie powinniście wiedzieć, że trzeba w Polsce usunąć ten rząd, który nas niszczy. Bo to jest wszystko zrobione, krótko powiedziawszy, po to, żeby nas gospodarczo zniszczyć. Nie po to, żebyście byli bogaci, żeby było was stać na nowy samochód, tylko was nie będzie nawet stać na stary samochód, was nie będzie stać. To jest system neokolonialny, testowany 300 lat temu w Afryce przez Francję, Anglię, Niemcy. Z pewnymi udoskonaleniami. Bo oni teraz zrobili Unię Europejską i sami w Brukseli uchwalają dla nas ustawy. To tak jakby mieli tutaj swoją kolonię. I mówią, że jeszcze nas wzbogacą. Dają nam dotacje, oni dla nas dobrze robią, nas wzbogacają. Tylko jest taki przelicznik. 1 euro wzięty od nich, to 10 euro trzeba im zwrócić. Bo polski rząd, polski samorząd bierze kredyty na drogę, żeby te 30% wkładu własnego mieć. I to jest pożyczka. A pożyczka co powoduje? Odsetki. I my jesteśmy zadłużani sztucznie. To jest system neokolonialny od 300 lat doskonale opracowany i wprowadzony w życie w środku Europy, bo Francję, Anglię i Niemcy, Chiny i Ameryka wyrzuciły z Ameryki Południowej, wyrzuciły z Afryki, a tam przychodzą do sprzedaży towary chińskie, japońskie, amerykańskie i jest konkurencja. A oni, korzystając, że upadła żelazna kurtyna, tu w centrum Europy znaleźli białych murzynów, białą kolonię, gdzie stosują ten sam system kolonialny, który przez 300 lat doskonale mają opracowany w Afryce. Te wszystkie dotacje unijne, na przykład na biurokrację, to jest to samo, co mieli kacyków, plemion. I taki kacyk dbał, żeby faktoria handlowa francuska nie była napadana przez murzynów i jej nie okradano. I tak samo nasi urzędnicy dostają pieniądze, dotacje na jakieś cele kulturalne i fundacje, powstają fundacje członków ich rodzin, które te pieniądze rozdysponowują. I dlatego mamy w Polsce ludzi, którzy popierają Unię Europejską, bo my ze swoich podatków finansujemy to, a Unia po prostu wywozi stąd ogromne pieniądze i pokazuje, że jest dobroczyńcą. A trzeba zadać pytanie, co ona z tego ma? Co ona chciała w zamian? I tu macie odpowiedź.